Sławomir Neumann, szef klubu PO-KO, Platforma Obywatelska. Dzień dobry. Witam panią, witam państwa, dzień dobry. Kiedy w PO polecą głowy? Mają lecieć głowy? A no za kampanię, tak za taką paździerzową kampanię, jak to napisała nawet Gazeta Wyborcza z początkiem tygodnia. Wie pani, różne są komentarze. Ja wiem, że część osób, które liczyły już, że to będzie ta niedziela 26 maja, czy pokonamy PiS dzisiaj z wielkim zaangażowaniem próbuje uderzyć w Platformę. Ale kampania była udana? Gdyby było udane, to byśmy wybory wygrali. No raczej. Tylko też, kto miał ten pomysł, żeby Grzegorza Schetynę wysłać do Kazimierzy Wielkiej i żeby rozdawał pączki, drożdżówki powodzianom? Tylko, żeby podjąć decyzję o przyszłej kampanii, która zaczyna się właściwie dzisiaj, trzeba wyciągać wnioski na chłodno i po dobrej analizie, a nie po przeczytaniu kilku artykułów. Dobrze, to kto w takim razie wysłał Grzegorza Schetynę do powodzian z pączkami i z drożdżówkami? Pani redaktor, myśli pani... Jeżeli będziemy tak wnioski wyciągać z kampanii, że jedna rzecz czy jedna osoba zmieniła bieg kampanii, no to jesteśmy naprawdę pewni porażki jesienią. Detale też są ważne. Ale detal to jest za mało, żeby wygrać lub przegrać wybory. My musimy dzisiaj przygotować Polaków i przygotować ofertę nie tylko tym 38,5% wyborcom, które poparło Koalicję Europejską, ofertę na jesień i pokazać drogę, która pozwoli odbudować to poparcie jeszcze z jesieni 2018 roku, gdzie według tych wszystkich danych, które mamy z pierwszych analiz, 1,8 mln naszych wyborców pozostało w domach. Nie byliśmy w stanie ich podnieść i przekonać do pójścia. Ale co powiedział dzień po tej sromotnej porażce, co powiedział Grzegorz Schetyna, lider Platformy Obywatelskiej, że jakiś sposób jest, proszę, trzeba go poszukać. Jeszcze trzeba wiedzieć z kim. No proszę, to... jeżeli dla pani redaktor, ja wiem, że można sobie tego typu skakanie po Platformie urządzać. Jeżeli 38,5% jest sromotną porażką, a dla niektórych 6% jest wielkim zwycięstwem, to my jesteśmy w jakiejś aberracji. 7% mamy 7%, to jest jednak dużo, panie przewodniczący. Ale chcę właśnie do tego nawiązać. Mamy 7% straty, PiS ma nad nami przewagę około 1 000 000 głosów, a my 1,8 mln naszych wyborców z jesieni ubiegłego roku pozostawiliśmy w domach, nie byliśmy w stanie ich podnieść. I to jest pytanie do nas i to jest zadanie dla nas, jak tych ludzi przekonać do pójścia. Dlaczego? Dlaczego nie? Tak. Szukamy tego dokładnej diagnozy. Bo, czyli jak święty Graal. Wie pani, ja wiem, że można się wyzłośliwiać. Dziś jest piątek, jest tydzień po wyborach. Pierwsze takie prawdziwe badania sondażowe tych wyborów dopiero spływają. Ja naprawdę doceniam wszystkich, którzy w poniedziałek już wiedzą, dlaczego przegraliśmy wybory, albo dlaczego komuś się udało wygrać wybory. Ja podziwiam takich ludzi, którzy bez danych są w stanie dzisiaj zdecydować o tym, dlaczego albo co wpłynęło na wynik wyborczy. Ja wiem jedno, koalicja sprawdziła się jako forma, ponieważ daliśmy odpór PiS-owi. To nie są Węgry, gdzie największa partia opozycyjna ma 16%, kolejne mają po kilka, a wygrywający Fidesz ma 52%. Tutaj jest różnica, bo to jest 7%, ale to nie jest różnica nie do przeskoczenia, nie do odrobienia jesienią. Wielka, ciężka praca. Nie było nas w małych miejscowościach, nie było nas wystarczająco w średnich miastach. To jest ale efekt to znaczy, tej was nie było? Kampanii. Po prostu zbyt nie prowadziliśmy mała aktywność naszych kandydatów. A dlaczego w tych była miejscach? Taka mała aktywność kandydatów? I o tym rozmawiamy, ale wie pani, to nie dlaczego jest... nie gryźli trawy? To, część gryzła, część nie gryzła. Są pretensje na przykład do Włodzimierza Cimoszewicza. No, niektóre polityczki Platformy Obywatelskiej zgłaszają takie pretensje, że tutaj powinien być w Warszawie, w bastionie liberałów powinien być wynik jedynki 400 000 głosów. No nie jest ten wynik i wyciągniemy i musimy wyciągnąć ze wszystkiego właśnie takie wnioski. Może każdy z kandydatów powinna była być jedynką jednak, tak jak pierwotnie planowano. Pani redaktor, ale naprawdę, no jesteśmy po 26 maja, po wyborach i przed wyborami jesienią w październiku, gdzie od nas się oczekuje, że wyciągniemy wnioski na podstawie prawdziwych danych i przygotujemy się do wyborów, odkładając wszystkie nasze błędy. Także w konstrukcji list, także w konstrukcji koalicji, także w konstrukcji przekazu, który z koalicji płynął i wspólnego programu. Wiemy dzisiaj, wiemy dzisiaj, jakie te błędy były. Być może ta porażka, która się wydarzyła w ubiegłą niedzielę, będzie takim absolutnym dzwonkiem na alarm i wszyscy, nie mówię tylko o Platformie, bo ja rozumiem, że dzisiaj większość pretensji jest do Platformy, tylko przypomnę, że gdyby nie ta zła Platforma,
to w wyniku 38% by nie było. Więc ja pytałam wszyscy, którzy chcą, tę koalicję tworzą, muszą podjąć w głowach swoją analizę i usiąść do budowania projektu na jesień, który będzie wyeliminuje te wszystkie wady i błędy, które mieliśmy w kampanii w maju. Czyli rozumiem, że potraktujemy to jako jazdę próbną, ale Zawal już nie. Tak nie przygotował, nie przeanalizował, powinien być odsunięty. To mówi wasza posłanka, europosłanka Elżbieta Łukaciejewska, która wygrała w Cisnej na Podkarpaciu, gdzie jest bastion Prawa i Sprawiedliwości. Pani jako jedyna. Ale wie pani, znaczy ja gratuluję Eli Łukaciejewskiej wyniku w Cisnej, ale jeżeli taka jest świetna w Cisnej, dlaczego nie wygrała w gminie obok? Znaczy wie pani, jeżeli będziemy analizować wynik przez jedną gminę na Podkarpaciu, przypomnę, że na Podkarpaciu przegraliśmy sromotnie z PiS-em. I jeżeli z tego dzisiaj będziemy wyciągać wnioski, że akurat w gminie Cisna wygraliśmy, bo Ela Łukaciejewska z sympatią czyli do niej mieszka w tej gminie. Ela Łukaciejewska w ogóle nie powinna się odzywać, nie każdy powinna ma prawo, ale widzi pani, swojej pani, pani uznała, że to, co wydarzyło się w Cisnie jest jakimś remedium na porażkę w całym kraju. Ja uważam, że to jest za proste, żeby takie wnioski wyciągać, bo to jest jedna gmina. Gmina obok już taka nie była dobra, a było to 10 kilometrów obok, więc no, ale oczywiście, chyba wykonała ale wie pani, że gdyby nie wynik innych ludzi na liście, gdyby zabrakło 3000 głosów jakimkolwiek innemu kandydatowi, to tego mandatu by nie było. Więc ja bym chciał tylko, żeby zachować zdrowy rozsądek i proporcje w ocenach. To Jerzy Buzek miał 400 tysięcy głosów ponad. To może na nim się lepiej wzorować niż na 30 tysiącach w Cisnej, czy na Podkarpaciu. My musimy wyciągnąć wnioski z całego kraju, z wyborów, które się odbyły i w Cisnej, i w Gdańsku, i w Katowicach, i w Warszawie, i w Wielkopolsce. Musimy to dobrze zdiagnozować, pokazać te słabe nasze błędy, te słabe nasze strony i nasze błędy w kampanii. Kiedy doczekamy się takiej diagnozy? Już ją praktycznie mamy zakończoną. Rozmawialiśmy wczoraj w gronie szefów regionów Platformy. Będziemy mieli w przyszłym tygodniu zarząd Radę Krajową, która podsumuje to wszystko i idziemy z nowym pomysłem na jesień, bo a już nie ma czasu. A program kiedy pokażecie? Platforma program ma przygotowany na wybory, bo myśmy o tym przecież rozmawiali, dyskutowali wewnątrz od wielu, wielu miesięcy. Mówiliśmy przecież to, że wybory jedne są za chwilę po następstwem tych poprzednich, więc kiedy przygotowaliśmy się do wyborów europejskich, myśmy też pracowali równolegle z programem na wybory jesienne. Teraz musimy będzie, to złożyć razem z naszymi koalicjantami, z tymi, którzy będą chcieli z nami pójść, ale jedna rzecz jest pewna po tych wyborach majowych. Musi być tak, że cała koalicja mówi jednym głosem o jednym programie i nie próbuje się dzisiaj ścigać na różnego rodzaju ekstrema, bo wtedy no będziemy mieli kłopot. No to dlaczego tak nie mogło być teraz? No trudno będzie skleić wspólny program na przykład z PSL-em, z SLD i jeszcze z Wiosną. No ale trzeba będzie... Wiosna przecież nie chce się razem z wami. Trzeba będzie skleić albo... Znaczy, ja nie wyobrażam sobie, żeby łatwiej... Wszyscy nam to mówili, zresztą w wielu audycjach też u pani było słychać, że wybory europejskie są prostsze do złożenia koalicji, bo także programowo. Wybory do parlamentu, do Sejmu i Senatu są, jeśli chodzi o to trudniejsze, bo tematów jest krajowych więcej i my musimy to złożyć i musimy zobaczyć, kto się mieści w tym programie. Przecież ja jestem wielkim zwolennikiem koalicji, powtórzonej koalicji europejskiej, ale być może nie wszystko się uda w tym zmieścić. Nie dlatego, że ktoś nie chce, tylko że ktoś ma inne absolutnie priorytety programowe i uważa, że to jego jest najważniejsze. Jeżeli inni koalicjanci uznają, że to nie jest temat, który chcemy podnosić, to trzeba będzie decyzje inne podejmować. Ale to wszystko jest przed nami i nie mamy dużo czasu. Mamy czas do końca czerwca, żeby tę sprawę zamknąć. I Platforma, jak mówiłem, była gotowa na wybory majowe i jest gotowa dzisiaj. Nasi partnerzy dzisiaj szukają odpowiedzi na to. Czy będzie zmiana lidera w Platformie Obywatelskiej? To jest też pytanie od słuchaczy, liczne pytanie od słuchaczy. Wybory w Platformie Obywatelskiej dokonają się wiosną przyszłego roku. Czyli nie będzie zmiany lidera. Nie. Bo też pytanie jest, czy Rafał Trzaskowski nie powinien zastąpić Grzegorza Schetyny? Ale nie, wie pani, nie ma takiego tematu. Czyli rozumiem, że skoro pan mówi, że trzeba się szybko zabrać do roboty, to rozumiem, że w tym roku Platforma Obywatelska nie będzie mieć wakacji. Nie zakładaliśmy, że będziemy mieli wakacje, a teraz szczególnie widzimy, że te błędy, czy te niedociągnięcia kampanii z wyborów europejskich możemy tylko nadrobić w lipcu, sierpniu i w czerwcu, bo inaczej, bo już wrzesień, październik to jest czysta kampania, więc tutaj, jeżeli ktoś myślał, marzył o wakacjach w tym roku, no to niech jedzie, ale wtedy nikt nie zawraca nam głowy startowaniem, czy chęcią startowania jesienią. Zwłaszcza, że wybory mamy 13 października, takie są wstępne zapowiedzi. Pewnie tak będzie, więc jak mówię, my musimy i wszyscy nasi kandydaci muszą wiedzieć, że praca zaczęła się dzisiaj, a nie we wrześniu, czy w sierpniu, czy w lipcu. No dobrze, zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Sławomir Neumann, szef klubu PO-KO jest z nami. To tyle w części radiowej. Jesteśmy cały czas na Facebooku i na Radio ZPL. Zapraszam.
A czy dzisiaj nastąpi ogłoszenie powrotu do formuły Koalicji Obywatelskiej, czyli Platforma Obywatelska razem z Nowoczesną? Współdziałanie. Jedną z odpowiedzi na te błędy kampanii, czy takie problemy, które mieliśmy, jest moim zdaniem głębsza integracja koalicji. Ale czy dzisiaj ogłaszacie powrót do projektu Koalicji Obywatelskiej? Nie zakładaliśmy, że dzisiaj jakieś ogłoszenie tego typu będzie. No tym bardziej, że władze Nowoczesnej będą podsumowywać dopiero wynik wyborów i to, co się stało w poniedziałek. Tak, czyli... także spokojnie. Rozmawiamy. A czy ten szyld powróci w kampanii wyborczej? To zawsze zależy od wszystkich koalicjantów. Uważam, że to był szyld, który, czy Koalicja Europejska, czy Koalicja Obywatelska, który już jest na tym rynku politycznym i funkcjonuje i ma dobry odbiór wśród wyborców. Ale będziemy o tym rozmawiali, jak nazwa koalicji będzie jesienią. A czy PSL, ważne jest, żeby... czy macie takie przekonanie, że PSL jednak wejdzie drugi raz do tej samej rzeki? Ja myślę, że każdy musi przeanalizować u siebie to. Uważam, że PSL... W jego interesie jest także bycie w tej koalicji. Tak uważam. Trochę. Dlaczego? Jest jednak dużo takich głosów wewnątrz. Działaczy, na przykład Marek Sawicki, którzy uważają, że w ogóle to był błąd, że PSL Marek Sawicki mówił, i to był wielki błąd. Marek Sawicki mówił przed wyborami, że PSL nie dostanie nic. Że nie dostanie żadnego europosła. Że to jest porażka. Jak byłoby trzech posłów, to byłby sukces. Dzisiaj jest trzech posłów i Marek Sawicki mówi, że to jest porażka, że należy wyjść. Ja powiem tylko tyle. I żeby tacy ludzie jak Marek Sawicki też mieli tę świadomość, podejmując decyzję w PSL-u, bo to jest ich decyzja, to jest partnerska koalicja, my nikomu nic nie narzucimy, ale ja dzisiaj uważam i mówię to z pełnym przekonaniem, że ten wynik PSL-u też należy analizować wewnątrz i trochę być może jest tak, że PSL jest dzisiaj w sytuacji jak Hamlet, być albo nie być, być w koalicji albo nie być w Sejmie, bo samodzielny start być może nie da gwarancji przekroczenia progu wyborczego. Ale być może, to jest wszystko wróżenie z fusów generalnie. Jak zawsze, bo dopiero wynik wyborczy mówi, ale to jest decyzja, którą koledzy i koleżanki z PSL-u będą podejmować. Pójście na samodzielny start jest olbrzymim ryzykiem, bo dzisiaj te wybory w maju pokazały, że dwa wielkie bloki ścierają się i właściwie po drodze wszystko inne znika. Wiosna zdobyła 6%, przekroczyła próg. Mizeria. Ale to jest, wie pani, że to jest 8 posłów w parlamencie naprawdę. Mizeria. Więc pytanie, czy PSL chce się bić o 5-6% samodzielnie i położyć wszystko na szali i ewentualnie wchodząc do Sejmu będzie miał 6, 8, może 10 posłów, czy iść w szerokiej koalicji, trochę na innych zasadach niż było, bo wyciągnęliśmy wnioski wszyscy z tego, co się wydarzyło w maju i walczyć o zwycięstwo w tych wyborach. To jest prawdziwa odpowiedź. Ja wiem, że tam były głosy. Rozumiem, że będziecie w takim razie przekonywać PSL do tego, żeby jednak powtórzyć tę samą formułę. Nie wiadomo, czy pod szyldem Obywatelska, Europejska, słyszałam wypowiedzi polityków PSL, którzy powiedzieli, że z dniem wyborów Koalicja Europejska, ten projekt został zamknięty. Ale Koalicja Europejska była nazwą, czy koalicją na wybory europejskie, więc, ale my o nazwę się nie pokłócimy, tu nie ma problemu. Jest coś innego, my też nie możemy czekać w nieskończoność. My nie możemy się zastanawiać i deliberować nad tym, czy nasi koalicjanci zdecydują się być w koalicji. Czyli do kiedy powinna zapaść taka decyzja? Ja myślę, że wszyscy się muszą ogarnąć i w czerwcu takie decyzje muszą zapaść. Ale bo w czerwcu, my nie w pierwszej czasu. Połowie, czy raczej drugiej? Bo ja myślę, że jednak w pierwszej. Platforma jest gotowa. Platforma w przyszłym tygodniu na Radzie Krajowej ogłosi plan, który mamy i widzimy i który chcielibyśmy realizować, pokazać cel i metody jego realizacji. Czyli w przyszły weekend jest Rada Krajowa, tak? Czy nasi partnerzy będą gotowi na ten weekend? Nie wiem, ale myślę, że odpowiedź od nich powinna być w miarę szybka. Tu nie ma czasu, my musimy odrobić te stracone głosy, musimy wykorzystać czas, który nas dzieli od wyborów, to jest i dużo, i mało tego czasu. Jeżeli dobrze przepracujemy wakacje, uważam, że jesteśmy w stanie walczyć o zwycięstwo. Jeżeli będziemy w wakacje zastanawiać się, czy idziemy, czy nie idziemy w koalicji, to nie ma czego szukać. To też będzie posprzątane, absolutnie. Więc my nie będziemy też w nieskończoność czekać na decyzje naszych partnerów. My szanujemy decyzje i indywidualne, partnerskie relacje, ale to nie może trwać miesiącami. To nie może być takie wchodzenie, wychodzenie co tydzień, bo decyzje muszą być szybkie, konkretne i musimy to wszystko dobrze ułożyć. A wspólna lista opozycji 100 kandydatów na senatorów już jest przesądzona? O tym rozmawialiśmy jeszcze przed wyborami europejskimi i tutaj porozumienie i zgoda wszystkich była... Ale wszystkich, czyli PSL, SLD? Tak. Tak, żeśmy rozmawiali i tutaj nic się nie zmieniło.
A wiosna? Niezależnie od tego, a wiosna też się znajdzie tutaj wśród tej setki? Wiosna jakoś, bardzo mocno stawiała na niezależność i jeżeli będą chętni do takiej rozmowy o popieraniu kandydatów do Senatu wspólnych, to będzie dobrze. Czyli rozumiem, że to Biedroń musiałby do was przyjść, a nie odwrotnie. Wy nie będziecie wychodzić z taką ofertą już, tak? My mamy projekt, który był przedyskutowany, przemyślany i przygotowany wcześniej. Nie jest on gdyby z jakimś zaklęciem, że musimy się tylko w nim poruszać, ale to Robert Biedroń cały czas twierdzi od wielu miesięcy, że nie jest mu po drodze z nami, więc jeżeli zmieni zdanie, to będziemy na taką rozmowę też czekać, ale my nie możemy być zakładnikiem tego czy innego indywidualnego interesu danego polityka. My musimy budować koalicję, czy budować projekt, który łączy, a nie tracić energię na przekonywanie kogoś, kto nie chce z nami iść. Ale przede wszystkim musicie pokazać alternatywny, atrakcyjny program. To jest klucz. Czy będzie 500+ na każde dziecko? Czy to będzie zachowane? Na pewno. Czy to się znajdzie w waszym programie? Tu się nic nie zmieniło. Będzie 500+ na pierwsze i na kolejne dziecko. I to nie jest rozdawnictwo? Przecież krytykowaliście to również, kiedy z takim pomysłem wyszło Prawo i Sprawiedliwość, że to kiełbasa wyborcza. Nikt z Platformy tego nie krytykował, przepraszam. No jak to nie? No sama słyszałam generalnie różne odpowiedzi. Nikt z Platformy tego nie krytykował. Były takie głosy, które padały z Koalicji Europejskiej. Ja właśnie o tym mówię, że dzisiaj musimy też, oprócz tego, że będzie to dobry program i to musi być atrakcyjny program dla wyborców, on musi być programem całej koalicji i wszyscy muszą się o niego jednakowo bić. Nie można tego zostawiać jak gdyby w niedomówieniach. Musi być jasny, spójny przekaz. Wtedy ta koalicja będzie miała dobry przekaz programowy. Jeżeli będziemy go niuansować, jeżeli będziemy szukać różnic w koalicji i się wyróżniać na tle innych, to jest droga do porażki, więc te analizy, które nam wychodzą z wyników wyborczych maja, bierzemy poważnie pod uwagę, też te wszystkie nasze błędy musimy skorygować. Nie tylko my, ale też nasi partnerzy. 13. emerytura, emerytura plus, czy nieopodatkowana emerytura? To jest jeden czy drugi projekt jest gdyby zamienny i musimy zdecydować. Koledzy z PSL-u są zwolennikami nieopodatkowanej emerytury bez podatku. My jesteśmy zwolennikami 13. emerytury i o tym mówiliśmy jako pierwsi, ale to są te elementy, które są na pewno wspólne, tylko trzeba je dzisiaj dobrze opisać, ustalić i bronić ich w debatach. Związki partnerskie będą zapisane też w tym programie? Wprowadzenie związków partnerskich? Nie przesądzam. Czyli to nie jest jeszcze A nie ma jeszcze powiedziane. Nie ma jeszcze koalicji. Wie pani dzisiaj mnie odpytuje z programu koalicji, która ma powstać. Ja mówię o Platformie dzisiaj i wydaje mi się, że to będzie temat, który musi być poruszony i musi być jasne nasze stanowisko całej koalicji, ale jednolite. Ja dlatego pytam, ponieważ PiS już wyszła z kolejną propozycją podnoszenia płacy minimalnej o kolejnie 200 zł. Ale płacę minimalną, pani redaktor, podnosi się z roku na rok, 1 stycznia. Zawsze to wynika z decyzji komisji. Ale nie 200 zł. Były wyższe podwyżki, niech mi pani wierzy. I jeżeli pani popatrzy dzisiaj, najwyższe podwyżki płacy minimalnej były w 2008 i 2009 roku procentowo do tego, ile ta płaca miała. Dzisiaj te 200 zł to jest mniej niż 10% podwyżki płacy minimalnej, więc proszę zachować proporcje tylko. Wtedy było 15%. Tak dla przypomnienia. Ja wiem, podwyższenie wieku emerytalnego? W naszym programie, żeśmy o tym mówili wielokrotnie, nie ma możliwości przywrócenia ustawowego podwyższenia wieku emerytalnego. Nie ma takiej możliwości. Chcemy budować zachęty, które ekonomicznie będą zachęcały ludzi do pozostawania na rynku dłużej i tylko tak to może być zrobione, nie żadnym przymusem, bo jak widać było, to jest nieskuteczne, to jest bezsensowne. No nie, no wtedy nawet w ogóle wniosek o referendum w tej sprawie wylądował w koszu, no i co wtedy powiedział Donald Tusk? Ale wtedy się też pojawił PiS i to wyrzucił jedną ustawą, więc nie ma sensu podejmować takich zmian czy takich reform, które populistyczna konkurencja może obrócić w następnej kadencji i to wszystko wyrzucić. Trzeba znaleźć mechanizmy i to też żeśmy już proponowali, będziemy proponować też w kampanii tej jesiennej, te rozwiązania, które wcześniej przedstawiliśmy, ekonomicznych zachęt do tego, żeby warto było dłużej pracować, że się opłaca i pracodawcy, i pracownikowi być dłużej na rynku. Ale to jest, jak mówię, no wszystko będziemy pokazywać w naszej kampanii, bo to musi być
dobry program, program Polski, którą chcemy zbudować, Polski naszych marzeń, którą chcemy zbudować po zwycięstwie. Takiej Polski, gdzie będziemy chcieli wszyscy wspólnie w niej żyć. No, na razie wynik wyborów pokazał, że Polska naszych marzeń to jest ta Polska, za którą zagłosowało to 46%. A ja bym chciał, żeby to była Polska naszych marzeń, za którą zagłosuje 60% wyborców i to jest nasze wyzwanie. I nie ma się tutaj co skupiać na tym, co było, bo było i wiemy, jakie były decyzje i wyborców 26 maja. Wiemy też to, że 1 800 000 naszych wyborców podjęło decyzję nie pójścia do wyborów. I to też jest fakt. Więc my dzisiaj musimy się skupić, żeby ten nasz elektorat, który jeszcze pół roku wcześniej był gotów poprzeć naszych kandydatów i nasze listy w wyborach do sejmików, zechciał nam zaufać i pójść na projekt, program, który jest też dla nich atrakcyjny. Tej Polski naszych marzeń, którą no po naszym zwycięstwie będziemy wspólnie musieli budować. To będziecie musieli gryźć się trawę. Wracam do tego zdecydowanie sztabu, tak. tego sztabu, który decydował o działaniach kampanijnych. Czy tam będą jakieś zmiany? Albo inaczej. Zapytam, czy w tym sztabie byli ci sami ludzie, którzy doradzali Bronisławowi Komorowskiemu, kiedy walczył o reelekcję i wiadomo, czym to się skończyło? Nie było nikogo ze sztabu Bronisława Komorowskiego w tym sztabie, który pracował teraz. To kto pracował w tym sztabie? Szefem sztabu był Marcin Kierwiński. Czyli też pracował dla Bronisława Komorowskiego? Nie, nie pracował. Nigdy nie pracował dla Bronisława Komorowskiego. Dla Hanny Gronkiewicz-Walc pracował, tak? No ale to chyba jest co inny. Hanna Gronkiewicz-Walc jest kim innym. Dlatego ja nie wiem, skąd takie fejki chodzą. Znaczy, ja wiem, że dzisiaj szuka się na siłę winnych i trzeba jakąś tradycyjnie w polityce jakąś głowę ściąć, żeby wszyscy byli zadowoleni. O, wyciągnęli wnioski. Ja wolę wyciągać wnioski prawdziwe, jakie są. Sztab powstanie i będzie szybko powołany na jesienne wybory. Myślę, że na przestrzeni tygodnia, dwóch. A jakieś kobiety tam się znajdą? I rozpocznie pracę. Bo na razie słychać, że nie dopuszczacie kobiet do grona decyzyjnego. Odwołam się znowu do powiedzi Elżbiety Łukaciejewskiej dla OKO.press. W Platformie jest wiele wspaniałych, ciężko pracujących kobiet i one powinny być dopuszczone do tego ścisłego, decyzyjnego gremium, a tak się nie dzieje. Nie może być tak, że ciągle ci sami faceci zamknięci w jakimś pokoju. No po prostu tak... Nie wiem, jakie emocje i jakie emocje przelewa Ela w tych swoich wypowiedziach. W Zarządzie Krajowym jest sporo kobiet. W Zarządzie Krajowym Platformy jest sporo kobiet. Ale czy one kobiet. Są w gronie decyzyjnym, czy decydują? Nie. Zarząd czy decydują Krajowy to jest grono również. Decyzyjne, pani redaktor. Ale czy i również... przypomnę, że w tej piątce liderów była Katarzyna Lubnauer, była Małgorzata Tracz, dwie kobiety, szefowa Partii Zielonych i szefowa Nowoczesnej. I one też wyznaczały kierunki kampanii, ale... tak? No, a teraz wszystko będzie się okazało, że nikt nie brał nic na siebie, no nie żartujmy. Nie no, słyszę, że ponieważ Platforma dawała najwięcej pieniędzy, więc miała najwięcej do powiedzenia, a im mniejszy był podmiot i mniej miała pieniędzy, to miał mniej do powiedzenia. Ja wiem, że wszystko jest winą Platformy, te 38,5% poparcia też jest winą Platformy. Ja wiem, tylko o tym już nasi partnerzy nie chcą wspomnieć, że to jest akurat nasza wina, generalnie porażka jest naszą winą, a te 38% to jest elektorat tych małych partii. Znaczy możemy oszaleć na końcu w takich rozmowach, ale trzeba zachować proporcje. No, sztab będzie powołany, on będzie pewnie w innym też kształcie personalnym, bo to były wybory europejskie, to są krajowe. I kto będzie szefem sztabu? No, ale pozwoli pani, że ogłosimy to, jak będzie powołany. Są pewne kandydatury. Myślałam, że już wszystko macie rozpisane. Mamy, ale będziemy ogłaszać to w przyszłym tygodniu. Bardzo dużo pytań jest do pana od słuchaczy, więc ja dzisiaj zaczerpnę z tego źródła, bo naprawdę jest czego czerpać. Dorian pyta, czy nie czas na emeryturę z wielu młodych, medialnych, co najważniejsze, inteligentnych ludzi w PO, przerastających pana Sławomira o kilka głów. To naprawdę, to nie jest moje, no, to nie są słowa. No, pytam właśnie, czy nie czas na emeryturę. To wyborcy decydują, kto jest na emeryturze, kto nie. A jak ci wszyscy, którzy są naszymi doradcami. Czyli pan Sławomir uważa, że ci młodzi pana nie przerastają generalnie, tak? I że wcale nie są tacy Ja mam dość dużo pokory w sobie i nie uważam siebie za jakiegoś wyjątkowo wybitnego noblistę w polityce, ale też wiem, że przez 3,5 roku od wyborów w 2015 roku wszyscy mieli możliwość pokazania się, zbudowania formacji, czy pokazania się na scenie politycznej. Ja uwielbiam te wszystkie komentarze, czy te wszystkie głosy doradcze, które płyną szczególnie z mediów społecznościowych. Wielu z nich to są prawdziwie zatroskani i tacy z dobrym nastawieniem i z dobrym chęcią pomocy rzeczywiście głosy. Ale może nie chcą Budapesztu w Warszawie po prostu. I to, że nie ma Budapesztu w Warszawie, jest dzisiaj tak naprawdę wynikiem decyzji Platformy Obywatelskiej, Grzegorza Schetyny, zbudowanie koalicji europejskiej. Ale że różnica jest tylko 7%. Jeśli Prawo i Sprawiedliwość wygrałoby jesienne wybory,
wygra i będzie mieć większość konstytucyjną, ale no wie to pani, będą że Węgry. Ten wynik z wyborów majowych pokazywał tylko tyle, że Prawo i Sprawiedliwość, wygrywając w takim stosunku do Koalicji Europejskiej, ma niecałych 200, tam 250 kilku posłów. Koalicja Europejska ma 200 posłów ponad i nie ma ani większości konstytucyjnej PiS, ani nawet większości do odrzucania weta. Więc ja tylko proszę o taką analizę chłodną i na prawdziwych faktach, a nie na odczuciach czy emocjach. I jeżeli ktoś dzisiaj w polityce chce się wyrywać i jest lepszy, to jest konkurencja. Ja słyszałem o nowej sile. O nowej sile w polityce, o nowych ludziach, o nowej jakości. To ja jest też 6%. A ci starzy źli zrobili wyniki jak Buzek 420 tysięcy głosów, więc ja rozumiem te zaklęcia wszystkie i nikt nikogo nie blokuje. Potrzeba nam ruszenia młodych ludzi w wyborach, bo 25% tylko ich głosowało. Potrzeba, żeby do nich dotrzeć i przekonać ich, że to jest warte pójść zagłosować. I to wszystko jest przed nami. Ale żeby dać dobrą ofertę, to tą ofertą nie jest młodzieżówka partii w wyborach jesiennych, ani to nie jest partia kobiet, czy partia mężczyzn, czy partia emerytów, czy partia rencistów, tylko to musi być powszechna partia, czy powszechna lista ludzi, gdzie każdy wyborca może znaleźć swojego przedstawiciela. Adam pyta, skąd PO weźmie pieniądze na swoje obietnice? Ile to wyniesie rocznie? Konkrety. O których obietnicach mówimy? No chociażby, no nie wiem, 500+. No, ale te 500+ rozumiem, jest w budżecie zapisane już dzisiaj. A wyprawka plus też zostanie? 300 złotych? Co do wyprawki nie chcę się wypowiadać, bo to nie było przedmiotem jeszcze naszej dyskusji i programu. Ona była w tym roku, myśmy za nią zagłosowali. Czy będzie w przyszłym? Będziemy o tym dyskutować. A pieniądze na emeryturę plus też się znajdą, tak? No, były w tym roku w budżecie i w przyszłym roku też muszą być. 13. emerytura, jeżeli myśmy mówili, że ona musi, jeżeli wprowadzamy taki projekt, to musimy być konsekwentni. To jest kwestia też podejścia do emerytów, do ich dzisiejszych dochodów. My mówimy od początku, od 2-3 lat, że dzisiaj wyzwaniem dla Polski i programem takim narodowym powinno być program Wyższe Płace. Więcej zarabiamy, żeby szybciej gonić Europę. O tym mówimy. Mamy program Wyższe Płace. Będziemy o tym mówić też w kampanii. A to się wiąże też z tym, że musimy podnosić też świadczenia emerytom. To jest element. Myśmy przez ostatnie 8 lat Platformy inwestowali w infrastrukturę, w twarde projekty, trochę zapominając o tych miękkich. A można za to zapłaciliśmy w 2015 roku. Ale też wyciągamy wnioski. Dzisiaj uważam, że wyzwaniem dla Polski jest podniesienie zarobków i siły nabywczej przez Polaków w stosunku do naszych partnerów z krajów zachodnich. Ale i ten program Wyższa Płaca, którą przedstawiliśmy i będziemy ją promować, jest odpowiedzią na to. To jest dopłata do tych najniższych wynagrodzeń, które dzisiaj są płacą minimalną, żeby ona dzisiaj była netto tak, jak jest brutto, czyli żeby ten podatek nie był zabierany, to jest wzrost o jakieś 600 zł najniższej płacy, jeżeli tylko taki program wprowadzimy. Czyli będziemy obniżać podatki, tak? Będziemy, to nie jest obniżanie podatków, to jest zmiana w tym klinie podatkowym i wspieranie tych o najsłabszych dochodach, to jest wspieranie też przedsiębiorców, którzy dzisiaj ich zatrudniają na najniższych pensjach, bo nie będzie musiał podnosić mu pensji, a dostanie tę podwyżkę związaną z jak gdyby niepłaceniem podatku przez tę osobę. Adam pyta, czy bojkot TVP przed wyborami przez PO nie był strzałem w kolano? Mówicie, że nikt nie ogląda TVP, a po wyborach, że to zaważyło wyniku wyborów. No to gdzie tu logika? Ale do TVP chodzili przedstawiciele Nowoczesnej, PSL-u, Lewicy. Koalicja Europejska była reprezentowana i przedstawiciele Platformy tylko nie byli w TVP. My o tym rozmawiamy. No, to, co robi TVP z przekazem, z tymi kłamstwami, które eksponuje właściwie w codziennych wydaniach wiadomości, jest czymś, co budzi obrzydzenie. Ale też realnie nadal, patrzymy... Nadal będzie bojkot realnie Platformy Obywatelskiej? Na to i zastanawiamy się... Czy trzeba tam chodzić, czy nie trzeba? Czy trzeba być może to znieść i iść się bić także na takim polu. Mhm. Czyli bojkot może być zniesiony, tak? Rozmawiamy o tym. Dzisiaj nie ma decyzji. A kiedy taka decyzja zapadnie? Ja myślę, że ten przyszły tydzień to jest ten moment, gdzie to wszystko będzie już ogłaszane i pokazywane. My dzisiaj przygotowujemy te wszystkie nasze narzędzia do pracy na jesień. I to jest jeden z elementów też poważnej rozmowy, bo trzeba być gotowy na poważne starcie. Te 7% to jest duża strata, ale to nie jest strata, której nie da się odrobić, naszym zdaniem. Czy rekonstrukcja rządu będzie 4 czerwca, pana zdaniem?
jak znam logikę działania PiS-u, to tak, bo wtedy mamy obchody w Gdańsku, które pewnie przyciągnęłyby uwagę i mediów, i opinii publicznej. No mediów tak, ale no... A rekonstrukcja rządu, zawsze takie sprawy personalne, tę dyskusję na kilka dni przykrywają, więc wydaje mi się, że poniedziałek, wtorek jest takim elementem, gdzie biorą poważnie pod uwagę ten dzień na zmianę w rządzie. Po drugie, no te 14 dni też mija za chwilę i też te decyzje muszą zapadać lada chwila. Czyli to będzie taka próba przykrycia, tak? Mam to takie będzie... wrażenie, bo rząd, bo władza, bo PiS nie robi żadnych takich wielkich obchodów związanych z 4 czerwca, z obchodami 4 czerwca. One generalnie są przygotowane przez samorządowców w Gdańsku. No będzie uroczyste posiedzenie Senatu. Tak, ale wie pani, no to uroczyste posiedzenie Senatu nie jest jakimś wielkim wydarzeniem medialnym i nie przyciąga uwagi. W Gdańsku będzie... No ale de facto wtedy w 1989 roku właśnie w Senacie doszło do to wolnych prawda, wyborów. To prawda, tylko że... Tam był pogrom postkomunistyczny. 99 do... jednego, chociaż nawet ten Stokłosa nie przyznawał się do tego, że jest PZPR-u. Ale ten jeden senator, który wszedł, ale to nie będzie na pewno, no posiedzenie Senatu z całym szacunkiem dla Senatu i uroczystości, które tam będą, to nie będzie coś, co będzie przykowało uwagę milionów Polaków. Natomiast te uroczystości, obchody w Gdańsku, które trwają 3, 4, to i kulminacją 4 są, to na pewno przyciągnie uwagę, bo będzie wiele ciekawych osób, będzie wiele ciekawych informacji tam można zobaczyć. A Donald Tusk ogłosi powstanie jakiejś nowej partii? Niektórzy tak tutaj wieszczyli. Myśli pani? Nie, no nie wydaje mi się to prawdopodobne, no ale byli tacy, którzy mówili, tak, będzie partia wolności. Ale dlatego widzi pani, dlatego czasami warto nas posłuchać, bo my o tym mówiliśmy wielokrotnie, że takich ruchów nie będzie, że buduje się to mozolnie na fundamentach Platformy Koalicję i Donald Tusk jako członek Platformy. Kiedyś. Cały czas jest członkiem Platformy przecież. Jest z ramienia... Tak? Ma cały czas legitymację? Z ramienia EPP. Jest szefem Rady Europejskiej. No przecież dlaczego miałby budować nowe formacje i 4 miesiące przed wyborami? Nie ma... To jest w ogóle... To było aberracją. Ja nie wiem. Oczywiście jest ileś osób, które takie informacje z różnych powodów, pewnie też jakieś indywidualnych, prywatnych rozpuszczało i no, próbowało Donalda... No mi się wydawało to kompletnie nieprawdopodobne. Zresztą, bo no, stworzyć ale, nową partię, ale no, to naprawdę to jest taki... wysiłek organizacyjny, finansowy, pewnie, no, to w ogóle nie ma o czym rozmawiać. Tu się z panią zgadzam. Ten człowiek jeszcze jest cały czas w Brukseli jednak. Tu się z panią zgadzam w 100%, ale miała pani gości, którzy takie rzeczy też opowiadali, nawet w tym programie, więc no i opowiadali. No to jest takie zamieszanie. Donald Tusk i my będziemy bardzo mocno jesienią pracować, żeby wynik październiku był zupełnie inny. Czyli Donald Tusk się jeszcze włączy w kampanię? No jestem przekonany, że będzie z nami pracował jesienią także. A w przed wyborami tymi, a w tej kampanii mam bardziej zaszkodził czy pomógł? Nie sądzę, że nam zaszkodził. To nie jest absolutnie możliwe. Myślę, że też zmobilizował część naszego elektoratu. No niektórzy mówią właśnie, że zmobilizował bardziej elektorat Prawa i Sprawiedliwości. Nie, wie pani, ja uważam, że nie wyciągałbym wniosków z jednego wydarzenia w kampanii. To bardzo rzadko jedno wydarzenie w kampanii wpływa na wynik wyborczy, taki realny. To musi być seria różnych wydarzeń, które się dzieją. Donald Tusk bardzo mocno i twardo mówił o potrzebie frekwencji i wspieraniu sił proeuropejskich na marszu naszym tydzień przed wyborami. To było mocne, ważne wsparcie i myślę, że takie mocne, ważne wsparcie będziemy też czuli jesienią. Piszą o Tusku w ten sposób i jego wsparciu dla opozycji w tej kampanii. Miał być Wunderwaffe, okazał się generałem minionej wojny. Ja wiem, że w Polsce od miłości do takiego spostponowania każdego jest bardzo blisko. To trochę jak kibice po meczu reprezentacji, która przegrywa, natychmiast wychodzą ze stadionu, mówią, że nigdy więcej tu nie wrócą i tych wszystkich patałachów trzeba wyrzucać, ale na kolejny mecz, kiedy jest mecz o wszystko, przychodzą i dopingują swoją drużynę. Donald Tusk jeszcze niedawno miał białego konia i tu przyjeżdżał i wszyscy uważali i nam tłumaczyli, że właśnie tylko Tusk może wygrać, wy nie musicie nic robić, Tusk przyjedzie i wygra za was wybory. Złudna to była koncepcja. Myśmy mówili, że to są bajki, że nikt na białym koniu do Polski nie przyjedzie, nie ma nikt takiej czarodziejskiej różdżki, że trzeba na dole pracować i przekonywać na dole Polaków, od gminy przez małe miasto do wielkich miast, że warto poprzeć nasze listy. I
to alibi być może niektórym wystarczało na to, żeby nic nie robić. To też, ale my musimy chyba dzisiaj otworzyć wszystkim oczy, że tak się nie da, że albo pracujemy wszyscy i ciężko harujemy przez najbliższe miesiące, żeby odrobić te 7 punktów, albo będzie znowu jakaś wiara w Macrona, który na białym koniu przyjdzie. No, Macron nawet u siebie przegrał. To pokazuje, Macronem miał być Robert Biedroń. No kilku Macronów miało w Polsce być. Ma pani świadomość, że przez te 3,5 roku tych Macronów w Polsce trochę się przewinęło. A kiedy na końcu... sam Macron, Emmanuel też się we własnym kraju zdewaluował. Nie okazał się takim zbawcą, jakim miał być. Dokładnie tak. A czy Donald Tusk wystartuje w wyborach prezydenckich? To ja wiem, że to pytanie jak mantra jest powtarzane generalnie, no bo już mnożą się kolejne typy, że może Rafał Trzaskowski. I ostatnio niektórzy już zaczęli lansować Bartosza Rukowicza, ponieważ zdobył bardzo dobry wynik w zachodniopomorskim Lubuskiem, pokonał tam Joachima Brudzińskiego, zawodnika wagi ciężkiej z Prawa i Sprawiedliwości. Uwielbiam takie doradztwo. Znaczy, powiem, że Jerzy Buzek ma 2 razy wyższy wynik niż Bartek Rukowicz. To, co może Buzka wstawimy. No ale byłby, myślę, że również, za każdym razem ma taki wynik, bardzo dobry. No tak, ale jest byłym premierem. Ale, chociaż premierem można dyskutować. Myślę, że to są inne wybory niż wybory europejskie. To po pierwsze, czy Donald Tusk, ja uważam, że jest dobrym kandydatem, cały czas najlepszym kandydatem, który mógłby wystartować. I to zawsze będzie jego decyzja. Ale jakiś plan B jest? No musi być plan B. Czyli Trzaskowski, tak? Musi być plan B. Natomiast decyzję myślę, że Donald podejmie dopiero jesienią. Tak, kiedy zobaczy, czy opozycja wygra, czy też przegra i jaką większością. A czy radni Prawa i Sprawiedliwości chcą zawłaszczyć Westerplatte? Ja myślę, że... Pan na pewno wiedział. Pan, co się wydarzyło na forum Rady Miasta w Gdańsku. Te pomysły, które rząd, czy większość sejmowa PiS-u proponuje, też przejęcie Westerplatte od miasta. Ale to jest przejęcie? No przecież słyszymy takie argumenty, że tam się zainwestuje bardzo dużo pieniędzy, ale że to jest miejsce symboliczne, szczególne, dobro narodowe, dziedzictwo narodowe. Ale myśli pani, że Gdańsk chciał zniszczyć Westerplatte? Znaczy taka narracja to jest jak gdyby w kontrze do tego, że jakieś były plany miasta... Może nie tyle zniszczyć, ale może trochę nie doinwestowano, że może bardziej trzeba o to zadbać. Nie doinwestowano, ponieważ Ministerstwo Kultury nie chce współpracować z miastem. I uważa, że tylko oni mają dzisiaj patent na pokazywanie historii Polski po swojemu. Takie podejście do historii, i do naszych, tych najważniejszych dat w historii i tych wydarzeń jest czymś absurdalnym, ale oni piszą nową historię i chcą ją pisać także o Westerplatte. Bez patrzenia na to, jak było naprawdę, bez patrzenia na to, że partnerem jest niezależny samorząd. Im przeszkadza niezależny samorząd. Gdańsk jest jak gdyby zadrą wokół od wielu, wielu lat w Polsce. Komunistom Gdańsk przeszkadza, bo był wolnym miastem i tam była opozycja i nie słuchała władzy. Teraz PiS-owi przeszkadza Gdańsk, bo tam jest dalej czas wolne miasto, bo nie słucha władzy, bo ma swoje zdanie. No ale nie można powiedzieć, że partia chce odebrać Gdańskowi najbardziej symboliczny znak polskości tej ziemi. Przecież ten znak tam pozostanie. Ale wie pani, że to jest teren, który należy do Gdańska, do miasta Gdańska. I zabieranie siłą to nie jest pokazanie, że chce się znaleźć jakieś rozwiązanie wspólne i wspólnie pracować nad tym muzeum, tylko że chce się postawić gdyby w kontrze do władz miejskich, swój pomysł zrealizować i swoje muzeum postawić. To jest bezsensowne zachowanie, uważam. Bezsensowne i szkodliwe. To już się wydarzyło w Muzeum II Wojny, kiedy wyrzucono dyrektora i zmieniono wystawę. Znaczy, jeżeli tak będziemy się zgadzali na pisanie historii na nowo i to pisanie nie tak, jak ona rzeczywiście wyglądała, no to będziemy mieli zakłamany obraz i będziemy uczyć dzieci zupełnie nieprawdziwych rzeczy. Historia czasami jest dla nas lepsza, czasami gorsza. Są w historii Polski i narodu wielkie, świetne momenty i są takie, gdzie nie było tych momentów świetnych i też o tym musi mówić, żeby na przyszłość wnioski wyciągać. Akurat Westerplatte jest takim symbolem... Dobrym symbolem. Bohaterstwa polskiego żołnierza. Trochę takim... To Westerplatte to jest już sama nazwa. Każdy ma swoje Westerplatte. To wbiło się, wiedząc, że jest taka obrona rzeczy, które honoru, takiej niepodległości, tych wolności do końca właściwie beznadziejnej sytuacji. Ale obronę. To Westerplatte każdy z nas ma. My też po maju mamy Westerplatte i będziemy z lepszym skutkiem niż na Westerplatte bronić się jesienią. A dlaczego PO nie chce pomóc powodzianom, tak jak obiecywała w kampanii? Nie rozumiem tego pytania. No radni Koalicji Obywatelskiej w Warszawie nie zgodzili się na to, żeby Warszawa przeznaczała pieniądze na pomoc gminie, która cierpiała w związku z klęską powodzi.
Nie znam tej sprawy. Nie znam tej sprawy? Nie znam. Znaczy nie wiem tej decyzji radnych. Wiem, że była deklaracja Rafała Trzaskowskiego, że samorządy będą chciały się złożyć na jakąś pomoc dla gminy. Być może wniosków z tej gminy też jeszcze nie ma, co sobie na razie sami radzą, ale nie znam decyzji tych radnych. No, radna na przykład Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej w Warszawie, Joanna Stoniszkis, tak to uzasadniała, że to kwestia państwa, by im pomagać, zwłaszcza, że u władzy w tej gminie jest Prawo i Sprawiedliwość. Uważamy, że Warszawę nie stać, by wszystkim przekazywać pieniądze, zwłaszcza, że jest duże Janosikowe i tak to robimy. Znaczy, że jeśli w gminie rządzi Prawo i Sprawiedliwość, to nie należy pomóc tej gminie? Wie pani, samorządowcy pokazali i w czasie tych nawałnic, które dotknęły Pomorza, z którego jestem, i z tych gmin, gdzie jeszcze dzisiaj to widać, jest gmina Wadowice Górne. Widać ślady po nawałnicach. Samorządowcy zrobili olbrzymią rzecz. Pomogli tym gminom i tym ludziom, którzy zostali poszkodowani. I mówienie, że samorządowcy pomagają tej gminie, gdzie rządzimy my, a nie tam, gdzie rządzi PiS, jest nieprawdą, bo na przykład w Tucholi, gdzie rządzi PiS, też ta pomoc szła od samorządowców Platformy. Samorządowcy są taką masą, która sobie nawzajem pomaga, nie patrząc na legitymację. Nie znam sprawy tu z Warszawy. To trudno mi jest powiedzieć. No ja tylko powiem, że rzecznik ratusza mówił, że prezydent pisał właściwie na Facebooku, na Twitterze, że prezydent Trzaskowski przygotowuje pomoc dla dotkniętej powodzią Kazimierzy Wielkiej. Tam, gdzie był zresztą przewodniczący Schetyna z drożdżówkami i z pączkami. Może jest inna gmina, natomiast jak mówiłem o tym apelu, to raczej on dotyczy nie tylko Warszawy, bo przecież i tu się zgadzam, nie może być tak, że Warszawa będzie tylko pomagała wszystkim. To musi być solidarność samorządów. Taką solidarność samorządy pokazały przy nawałnicach na Pomorzu. Marszałek Struk wtedy bardzo mocno tę pomoc koordynował i to były dziesiątki milionów złotych, które przypłynęły z całego kraju. I to samo dzisiaj trzeba zrobić, jeżeli są takie potrzeby przy powodzi w tych gminach. Niezależnie od tego, kto ma tam władzę, kto jest wójtem, z jakiej opcji. A czytał pan książkę Wywiad Rzeka z Grzegorzem Schetyną? Dzisiaj jest premiera. Może pan dostał po prostu w prezencie, zanim ukazał się. Przecież są takie zawsze próbne egzemplarze. No, myślałam, że pan jako jeden z najbliższych współpracowników Grzegorza Schetyny, jego prawa ręka, to myślałam, że pan dostał tę książkę i przeczytał z oddechy do dechy z wypiekami na twarzy. Powiem tak, miałem ją w ręku rzeczywiście przed dzisiejszą premierą. No i przekartkował pan, tak? 300 stron. Dlatego trzeba spokojnie ją poczytać, mieć trochę czasu. Ale warto? Zawsze warto poznać człowieka, który będzie premierem przyszłym. W 2019 roku? W 2019 roku. O, bo to odważna deklaracja, śmiała teza, naprawdę śmiała teza. Ale dlaczego akurat teraz? Nie trzeba było tej książki wydać przed wyborami europejskimi, żeby Polacy lepiej poznali Grzegorza Schetynę? A może lepiej poznają przed jesiennymi? Czyli moment nieprzypadkowy, rozumiem, tak? Że właśnie teraz, tak po akurat, wyborach... Tak akurat złożył się cykl wydawniczy. Nie będę dyskutował z wydawcą, ani z autorem. Tak wyszło pewnie, że pojawia się teraz. Ale ludzie na wakacje biorą różne książki do czytania. Mogą też poczytać. Jeżeli ktoś się interesuje polityką, tą kuchnią polityki, też samym Grzegorzem i jego drogą życiową, to warto zabrać i poczytać. Podobno nie ma nudy. Życie w polityce nie jest nudne. Nie, mówię o książce. Zobaczymy tak. W takim razie. Ja książka jest dobrze wydana, naprawdę dobrze napisana. Napisana o polityce. Dobrze napisana. Ma, nie nudzi. Czyli jednak coś tam pan zerknął. Powiem, coś tam. Coś tam. Dobrze. Dobrze, bardzo dziękuję. Sławomir Dajman, przewodniczący klubu Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej. Przepraszam bardzo, członek Platformy Obywatelskiej. Zdecydowanie tak. Dziękuję. Dziękuję.